Siemanko. Standardowo porypało mi się, że właśnie jest we wtorki, a nie w środy, jak się okazuje. No i cóż, tutaj muszę wracać z powrotem. To co, może wykorzystam chwilę i opowiem wam o nowym świecie, bo dzisiaj właśnie, czytaj, 25 kwietnia, Margonem, czy też Gemory raczej, wprowadziło nowy świat konkursowy. Cóż to za zmiany ostatnio, nieprawdaż? Świat ów polega na tym, który pierwszy gracz bije 300 level. No i co? Ej, kurde, nie widziałem, żeby specjalnie hype był na tym jakoś. O ile właśnie, cóż, na tym jak Brutala wprowadzali. Wiem, że hype był straszny i serwery obciążone. Tak, jak wprowadzili to gówno zwane Genius. No to cóż mamy, no obciążenie serwera 4% w pierwszym dniu serwera w ogóle. Zobaczymy, co dalej będzie. 2-2-2 najwięcej postaci. W tej chwili 108, czyli jak na pierwszy świat, serio. To pokazuje, że polityka Gemory chyba trochę jednak nie pokrywa się z oczekiwaniami graczy jak na ten moment. Ale dobra, to powiemy sobie trochę o tym świecie. Przejrzymy, co Gemory pisze na forum. No to cóż, taki pościg tam się pojawił. Dzisiaj odwróciliśmy pierwszy świat konkursowy. To pierwszy wbije do 26 lipca 2017 roku. 300 poziom, coś tam dostanie nagrody jakieś, ale co to za nagrody? Następną informację znajdujemy na blogu Margonem. I tutaj mamy odnośnik właśnie do regulaminu. No i cóż, no. Wszystkie te linki będziecie mieli w opisie, więc sami sobie poczytajcie najlepiej. Po prostu ja wam przytoczę może to, co najciekawsze, czyli nagrody. No to co, tak naprawdę tylko SL, równowartość 300 zł. Skrzynki czarnego smoka. To chyba jest coś z CD Action, coś takiego kojarzę. No, coś podobnego, coś z Ferosami i tak dalej. 60 zł. No i tak sobie to już przerolujcie, ja to patrzyłem i szczerze to masakra, no. Lipa. Ale spójrzcie ogólnie właśnie, jak to wygląda w pierwszym dniu. Jak ja wbijałem koło 15, maksymalny level był 35, więc kurde, w jeden dzień, od 12 tak naprawdę, bo chyba wtedy wprowadzili, przynajmniej o tej godzinie jest post. 14, 12-14, aha. Czyli od 12 do 20, czyli 6, 7, 8 godzin. 8 godzin 46. Bez Margomini, to jest fakt. Nie można aplikacji, w sensie postaci na tym serwerze, odpalić na Margomini. Film udzielił betonowy miś. To dziękuję, betonowy. Okej. Okay. Mamy ranking. Może na jakiś czas właśnie, jak świat ruszy trochę bardziej za tydzień, czy coś, ktoś będzie chciał pognąć, jak to wyglądało na początku. Kto był pierwszy? Śmiesznie, jak są nowe światy właśnie, nie? I możesz być, kurde, wiesz, po 10 minutach, 20, jak dobrze trafisz oczywiście w grze, na samym szczeblu, na szczycie, nie? Kwestia tylko, jak się zalogujesz, no. No zobaczymy, no na pewno przed tym lipcem ktoś wbije ten level, chociaż na pewno nie będzie dużo chętnych, to znajdzie się dwóch, trzech, którzy jednak to pociągną, bo naprawdę to jest słaby pomysł. Nie wiem, co dalej z tymi postaciami. Wbijesz 300 poziom i co? Urywa ci go? Znika on? Czy możesz go przenieść później? Nie wiem, nie rzuciło mi się to jakoś specjalnie w oczy, jak na to patrzyłem. Ogólnie jak was interesuje, jak zrobić takie okno, czy też co można robić tutaj, to zapraszam serdecznie. Będziemy to omawiać na kanale w najbliższym czasie. No i co? No i tyle. No postaci w świecie wam nie będę pokazywać, bo to naprawdę... Nawet jej tu nie mam. Nieważne. Straszna lipa. No ale nie wiem, myślę, że o ile doceniam fakt nowych umiejętności, to co wprowadzili teraz, bo... Sewiem, to jest lepiej uporządkowane. No jeżeli to się jakoś w grze jeszcze nie sprawdza, to dajmy to po prostu czas graczom, oni to obczają, co i jak to wykorzystywać. No i nowy interfejs, nie? Ja będę tęsknił za tym jak nic. No dobra, to tyle i ogólnie... Nie wiem. Sami wyróbcie sobie opinię na ten temat. Moim zdaniem to jest naprawdę średnie, żeby robić konkurs na marnowanie czasu, kto wbije level. Słabo, wolę sam sobie poekspić. Dzięki piękne, trzymajcie się, siema.